Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Środę Popielcową wita Państwa ojciec Marian na cotygodniowej audiencji pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Nasi widzowie w telewizji TVN mogą obserwować przyjazd ojca świętego poprzez wszystkie sektory, które są zapełnione pielgrzymami. Ojciec Święty Franciszek zmierza powoli ku miejscu przewodniczenia. Natomiast dzisiaj w całym Kościele rozpoczynamy Wielki Post. Rozpoczyna się on Środą Popielcową. Ta Środa Popielcowa rozpoczyna okres 40-dniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości, do Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak się nazywa ten okres, trwa od początku liturgii mszy wieczerzy pańskiej. Trwa do początku liturgii mszy wieczerzy pańskiej sprawowanej Wielki Czwartek. Praktyką jest, że w Środę Popielcową również posypujemy głowy popiołem. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem jest znakiem żałoby i pokuty. I jest celebrowany w Środę Popielcową, znany jest także w wielu kulturach. W liturgii pojawił się on w VIII wieku. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X wieku. W 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym czasie ustalono również, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w niedzielę palmową poprzedniego roku. Każdy Wielki Post jest zawsze poprzedzony specjalnym orędziem. I może warto dzisiaj przywołać takie orędzie na Wielki Post 2005 roku, który... To orędzie wystosował wtedy święty Jan Paweł II. Pisał tak: chciałbym zachęcić do refleksji nad tym tematem w czasie Wielkiego Postu w celu pogłębienia świadomości roli, jaką mają odgrywać w społeczeństwie i w Kościele osoby w podeszłym wieku, a w tym samym usposabiać ducha do serdecznego przyjęcia. W dzisiejszym społeczeństwie mamy do czynienia z wydłużeniem się życia ludzkiego i w konsekwencji ze wzrostem liczby osób starszych. Życie człowieka jest cennym darem, które należy kochać i którego trzeba bronić w każdej fazie. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał: przykazanie nie zabija, nie zabijaj, domaga się poszanowania życia i promowania zawsze od początku po naturalny kres. To przykazanie obowiązuje także w obliczu choroby i wówczas, kiedy spadek sił ogranicza zdolność człowieka do autonomii. W tej perspektywie w podeszłym wieku istnieje wielka potrzeba zrozumienia pomocy, udzielenia pomocy osobom starszym. Dalej Ojciec Święty pisał: drodzy bracia i siostry, w czasie Wielkiego Postu wspomagani przez Słowo Boże, zastanawiajmy się nad tym, jak ważne jest, aby wspólnota, każda wspólnota życzliwie i w życzliwym zrozumieniu towarzyszyła osobom potrzebującym. Trzeba ponadto przyzwyczaić się do myślenia o tajemnicy śmierci z ufnością, aby ostateczne spotkanie z Bogiem odbyło się w klimacie wewnętrznego pokoju. Przez świadomość, że przyjmuje nas ten, który nas utkał w łonie Matki. Niech Maryja, nasza przewodniczka na wielkopostnej drodze, prowadzi wszystkich wierzących do coraz głębszego poznania Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i który ostateczną jest racją naszego życia. Niech ona, wierna służebnica Boskiego Syna, wraz ze świętą Anną i Joachimem orędują za każdym z nas, teraz i w godzinie naszej śmierci. W międzyczasie Ojciec Święty zakończył objazd wszystkich sektorów
wita się jeszcze z niektórymi pielgrzymami, którzy są na początku głównego sektora, by za chwilę udać się do miejsca przewodniczenia dzisiejszej audiencji. Ojciec Święty błogosławi, młodzież błogosławi wszystkie osoby, które są właśnie w tym pierwszym sektorze i powoli udaje się do miejsca przewodniczenia. Dzisiaj będziemy często słyszeli w naszych kościołach takie zawołanie: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo z prochu jesteś i w proch się obrudzisz. Takie słowa usłyszymy, kiedy na nasze głowy zostaną posypane popiołem. Pochylenie głowy i posypanie jej popiołem to jest gest pokutnika. Jest to gest przyznania się do tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję nawrócenia. Potrzebuję Boga, który odpuści mi moje grzechy. Przez cały Wielki Post będzie do nas docierało również wezwanie, aby nawrócić się sercem. Serce w biblijnym ujęciu jest centrum człowieka. Ono określa jego tożsamość. Nawrócenie więc rozpoczyna się w sercu, w moim centrum, i wypływa z doświadczenia miłości Bożej, a nie tylko z zewnętrznych, pobożnych praktyk. I jeżeli odkryję, że to Bóg mnie odkupił, że to Bóg mnie umiłował, przez całkowite poniżenie, ogołocenie ze wszystkiego aż do śmierci, to przeżywanie drogi krzyżowej czy gorzkich żali nie będzie dla mnie płytkie, wypływające z przyzwyczajenia, ale będzie nabożeństwem, w którym doświadczam tego, w co wierzę, czyli Bożej miłości. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, który wprowadza nas w klimat dzisiejszej audiencji, przygotowuje wszystkich na rozpoczęcie tejże audiencji i zachęca do rozpoczęcia jej znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Dal Vangelo secondo Giovanni. W kilku językach zostanie odczytany fragment z Ewangelii według świętego Jana. Również w języku polskim usłyszymy te słowa. Zazwyczaj odczytywany jest ten fragment z Pisma Świętego, m.in. w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, arabskim, włoskim. Nieraz zdarzają się również takie fragmenty odczytane dodatkowo w innych językach, jeżeli przybywają większe pielgrzymki na tą audiencję z innych krajów, z innych języków, z innych kultur językowych. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said, If you abide in me and my words abide in you, Ask whatever you will, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. في ذلك الوقت قال يسوع: إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاسألوا ما شئتم يكون لكم، إلا أن ما يمجد به أبي هو أن تثمروا ثمرا كثيرا وتكون لي تلاميذا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Ojciec Święty będzie kontynuował katechezę na temat liturgii Eucharystii, na temat wszystkich elementów, które składają się na całą Eucharystię, na celebrowanie tejże Eucharystii. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia buongiorno. I siostry, dzień dobry. Buongiorno, anche la giornata è un po' bruttina, no? Ja jeszcze raz mówię dzień dobry, chociaż czas jest bardzo brzydki. Ale zawsze z wielką radością witam was. Każdy dzień jest tym momentem, kiedy możemy sobie z wielką radością będziemy mogli mówić sobie dzień dobry. Ojciec Święty podkreśla, że druga część pielgrzymów, czyli chorzy, są w auli Pawła VI, ponieważ jest właśnie pogoda niezbyt dobra, czyli jest zimno, jak można zauważyć. I dlatego ta dzisiejsza grupa pielgrzymów jest podzielona na te dwa miejsca. Wysłuchanie czytań biblijnych kontynuowane w homilii odpowiada prawu duchowemu ludu Bożego, by obficie otrzymywać skarb Słowa Bożego. Pan mówi do wszystkich, Pan mówi do pasterzy i wiernych, puka on do serca tych, którzy uczestniczą we mszy świętej, do każdego w jego stanie życia, do wieku sytuacji. Pociesza, wzywa, wzbudza zalążki życia nowego i pojednanego.
ben letta, ben detta e poi ben spiegata nell'omelia. Dlatego po homilii chwila milczenia pozwala osadzić otrzymane ziarno w duszy, tak aby zrodziły się intencje i intencje przystania na to, co Duch Święty każdemu podsunął. Si manca a un diritto dei fedeli. Noi abbiamo il diritto di ascoltare la parola di Dio. My mamy prawo wysłuchania Słowa Bożego. Pan mówi do wszystkich, nie tylko do pasterzy, ale mówi także i do wiernych. I puka on do serca tych, którzy uczestniczą we mszy, do każdego w jego stanie życia, w wieku i sytuacji. To czyni Jego Słowo. Jego Słowo jest skierowane, Jego Słowo puka do naszych serc, pociesza, wzywa, wzbudza zalążki życia nowego i pojednanego. Dlatego, aby narodziła się w nas ta refleksja po homilii, następuje chwila milczenia. Pozwala ona osadzić otrzymane ziarno w duszy, tak aby zrodziły się intencje. Piękna jest cisza, a wtedy rodzą się te intencje przystania na to, co Duch Święty każdemu podsuwa. Po tym milczeniu osobista odpowiedź wiary wpisuje się w wyznawanie wiary Kościoła, wyrażone w credo. Symbol wypowiadany przez całe zgromadzenie przedstawia wspólną odpowiedź na to, co razem zostało usłyszane ze Słowa Bożego. Istnieje istotny związek między słuchaniem a wiarą. One są razem zespolone, zjednoczone. Te dwa momenty, słuchanie i wiara, nie rodzi się ona bowiem z fantazji ludzkich umysłów, ale jak przypomina święty Paweł, rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Zatem wiara karmi się słuchaniem i prowadzi do sakramentu. Tak więc wypowiadanie credo sprawia, że zgromadzenie liturgiczne przypominało sobie i uczciło wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii. Symbol wiąże Eucharystię z chrztem. Z chrztem otrzymanym przez wierzących miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przypominając nam, że sakramenty są zrozumiałe w świetle wiary Kościoła. Sakramenty są znakami pobudzającymi, są one pobudzającymi ją znakami wiary. W związku z tym chciałbym przypomnieć symbol chrzcielny Kościoła Rzymskiego, zwany symbolem apostolskim. Formułę, którą można zastosować we mszy świętej, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym, na miejsce symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Właśnie wiarę otrzymaną od apostołów wpisuje się wiara każdego chrzczonego, którego jedność z Chrystusem jest aktualizowana przez sprawowanie Eucharystii. Odpowiedź na Słowo Boże przyjęte z wiarą wyraża się następnie we wspólnej modlitwie, zwanej modlitwą powszechną, ponieważ obejmuje potrzeby Kościoła i świata. Jest ona również nazwana modlitwą wiernych. Rzeczywiście w pierwszych wiekach po homilii katechumeni byli odsyłani, wychodzili z kościoła, podczas gdy wierni, to znaczy oszczeni, łączyli swoje głosy, aby razem błagać Pana. E dopo le singole intenzioni proposte dal diacono o da un lettore, l'assemblea unisce la sua voce invocando ascoltaci o Signore. Wspólnota mówi,
Wysłuchaj nas, Panie. Ojcowie Soboru Watykańskiego zechcieli, żeby przywrócić tę modlitwę po Ewangelii i homilii, zwłaszcza w niedzielę i dni świąteczne, aby z udziałem ludu zanoszone były błagania za Kościół Święty, za tych, którzy nami rządzą, za tych, którzy znajdują się w różnych potrzebach, za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. W związku z tym przewodnictwem, w związku tym pod przewodnictwem kapłana, który wprowadza i kończy tę modlitwę, lud w pewien sposób odpowiada na Słowo Boże przyjęte z wiarą, wykonując swą wynikającą z funkcji chrztu, funkcję kapłańską i zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich. Po poszczególnych intencjach zaproponowanych przez diakona lub lektora zgromadzeni, jednoczą swój głos i wołają: wysłuchaj nas, Panie, lub stosują podobne błaganie. Jest to modlitwa, którą wierni wznoszą do Boga, ufając, że zostaną wysłuchani w zanoszonych do Niego prośbach dla dobra wszystkich zgodnie z Jego wolą. Pamiętajmy o tym, co powiedział nam Pan Jezus. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, o cokolwiek poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Natomiast żądania natury doczesnej nie idą ku niemu, podobnie jak niewysłuchane są prośby autoreferencyjne. Intencje, w których zachęcamy wiernych do modlitwy, muszą wyrażać konkretne potrzeby wspólnoty kościelnej i świata, unikając posługiwania się formułami konwencjonalnymi i krótkowzrocznymi. Wieńcząca liturgię słowa modlitwa powszechna zachęca nas, abyśmy utożsamili się ze spojrzeniem Boga, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci, abyśmy się ubiegali, abyśmy swoje prośby zanosili do Boga, który ciągle jest otwarty na nasze wołanie, na nasze błaganie. Intencje bowiem, w których zachęcamy do modlitwy, w których zanosimy do Boga, muszą wyrażać potrzeby Kościoła i świata oraz każdego człowieka, każdego dziecka Bożego. A wszyscy jesteśmy tymi dziećmi Bożymi. Après Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. I następują w tej chwili pozdrowienia w różnych językach, jak również streszczenia katechezy. Jako pierwsze streszczenie katechezy następuje w języku francuskim. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, au cours de la célébration de la messe, après l'écoute des lectures bibliques prolongées par l'homélie, un temps de silence permet d'assimiler ce que nous avons reçu et d'adhérer à ce que l'Esprit nous a suggéré. Après ce silence, par le credo, nous manifestons notre commune réponse à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. En effet, il y a un lien vital entre l'écoute et la foi. Par la récitation du credo, l'Assemblée médite et professe les grands mystères de la foi avant de les célébrer dans l'Eucharistie. Il nous est ainsi rappelé que les sacrements sont des signes de la foi. Ils la supposent et la suscitent. Sur la foi reçue des apôtres, se greffe la foi de chaque baptisé dont l'union au Christ est actualisée par la célébration de l'Eucharistie. La réponse à la parole de Dieu s'exprime ensuite par la prière universelle qui embrasse les nécessités de l'Église et du monde.
Les fidèles font monter vers Dieu leurs prières, confiants d'être exaucés. Les intentions présentées doivent exprimer des besoins concrets de la communauté ecclésiale et du monde, évitant de recourir à des formules conventionnelles et myopes. La prière universelle, qui conclut la liturgie de la parole, nous exhorte à faire nôtre le regard de Dieu qui prend soin de tous ses enfants. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Accolgo con gioia i pellegrini francofoni. Pozdrawiam i przyjmuję z wielką radością pielgrzymów francuskojęzycznych. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymów z Francji i Belgii. Pozdrawiam młodych z Paryża i z kilku jeszcze innych miejscowości. Dzisiaj rozpoczynamy nasz czas nawrócenia, czas, który zmierza ku Wielkanocy. Zachęcam was, abyście wszyscy weszli w ten czas nawrócenia, dając więcej czasu, dając więcej przestrzeni dla modlitwy, a także do pochylenia się nad biednymi. Życzę wam dobrego czasu wielkopostnego. Niech was Bóg błogosławi. Je salue les jeunes de Paris, de Saint-Cloud, d'Aix et de Périgueux. Aujourd'hui, nous commençons notre marche vers Pâques. Je vous invite à entrer dans ce temps de conversion en donnant plus de place dans vos vies à la prière et au partage avec les plus pauvres. À tous, je souhaite un bon carême. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. Kolejna grupa, do której skierowane jest streszczenie katechezy Ojca Świętego, są pielgrzymi anglojęzyczni czy posługujący się w różnych krajach językiem angielskim. Also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, drodzy bracia i siostry, w naszej katechezie na temat mszy świętej skupiamy się teraz na wyznaniu wiary i modlitwie powszechnej wszystkich wiernych chrześcijan. W liturgii słowa, po homilii i chwili milczenia całe zgromadzenie wyznaje wiarę. Odmawiamy credo, które łączy sakramenty chrztu i Eucharystii. Czyniąc to, odpowiadamy na to, cośmy usłyszeli i otrzymali i co z kolei prowadzi nas do sakramentu Eucharystii. Kredo apostolskie, które jest wyznaniem chrzcielnym wiary Kościoła Rzymskiego, może być odmawiane w Wielkim Poście i w okresie wielkanocnym. Zwłaszcza bowiem w niedzielę i święta zanosimy potem modlitwę wszystkich wiernych za święty Kościół, za sprawujących władzę świecką, za wszystkich utrudzonych przez różne potrzeby, za całą ludzkość i za zbawienie całego świata. Po każdej intencji modlimy się razem, Panie, wysłuchaj nas. Modlimy się podobnymi słowami, ufając, że Bóg troszczy się o swoich synów i swoje córki, że Bóg wysłucha wołania swoich synów i córek, że Bóg wysłucha wołania ludu wiernego. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji w środę popielcową, szczególnie tych przybyłych z Anglii, Irlandii, Chin, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Życzę wam i waszym rodzinom świętego i owocnego okresu Wielkiego Postu i proszę dla was o łaskę pokoju. Pokoju Chrystusa, naszego Pana. Niech was Bóg błogosławi, niech błogosławi was wszystkich. Particularly those from England, Ireland, China, and the United States of America. I wish you and your families a holy and fruitful season of Lent, and I invoke upon you
The grace and peace of Christ our Lord. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. I kolejna grupa, to tutaj będzie skierowane stycznie z Ojca Świętego Eucharystii. To są pielgrzymi przybyli z krajów języka niemieckiego, którzy się posługują językiem niemieckim, niemieckojęzycznym. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen kurzen persönlichen Gruß auf Italienisch an die anwesenden deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe unserer Betrachtungen über die Heilige Messe wollen wir uns heute mit dem Abschluss des Wortgottesdienstes widmen, dem Glaubensbekenntnis und dem allgemeinen Gebet, den Fürbitten. Das Credo ist die Antwort des Glaubenden auf das Wort Gottes, das er vorher gehört hat und das ihm in der Predigt ausgelegt wurde. Eine kurze Stille nach der Homilie ermöglicht es den Zuhörern, dass der Same des Wortes sich setzt und die Anregungen des Heiligen Geistes zu Herzen gehen. Der persönliche Glaube nährt sich vom Hören und geleitet zur Eucharistie. Das Glaubensbekenntnis ist die Zusammenfassung der wichtigsten Lehren, die uns von der Kirche überliefert wurden. In diesem Glauben der Kirche willigt der Einzelne ein und lässt dies in den Fürbittenden zu seinem Gebet werden. Die einzelnen Bitten geben den konkreten Bedürfnissen der Gemeinde und aller Menschen Ausdruck, für die die Gläubigen eintreten. Das Fürbittgebet schließt mit der Ermahnung, sich den barmherzigen Blick Gottes zu eigen zu machen, der für alle seine Kinder auf der ganzen Welt Sorge trägt. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Pozdrawiam bardzo serdecznie pielgrzymów języka niemieckiego. Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Post, czas łaski, przygotowania do Paschy, do spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Przez te 40 dni jesteśmy zapraszani do modlitwy, do postu i do czynienia dzieł miłosierdzia i miłości. Aby stać się jedno z Chrystusem, aby stać się jedno w Chrystusie. Papst Franziskus hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Na te wszystkie wasze wysiłki i dzieła niech Pan was błogosławi i wasze rodziny. Heute beginnt die Fastenzeit als eine Zeit der Gnade zur Vorbereitung auf Ostern, also auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. In diesen 40 Tagen sind wir eingeladen, im Gebet mit dem Fasten und den Werken der Liebe eins mit Christus zu werden. Dazu segne der Herr euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto. I kolejna grupa, tym razem języka hiszpańskiego, która za chwilę usłyszy straszenie katechezy. To straszenie przedstawi pielgrzymom posługującym się językiem hiszpańskim sam Ojciec Święty Franciszek. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción
que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en la misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas y de la homilía, guardamos un tiempo de silencio para que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se recita el credo con el que toda la asamblea litúrgica da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que se ha proclamado y vuelve a meditar y profesar los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la Eucaristía. El símbolo pone de manifiesto la unión entre el bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía. A continuación, la oración universal expresa la respuesta a la palabra de Dios que ha sido acogida con fe. En esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza de ser escuchados en su petición y hacen suya la mirada de Dios que se preocupa por todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos. Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów, którzy przybyli z krajów języka hiszpańskiego, a więc Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. W sposób szczególny witam pielgrzymów, którzy przybyli z Caravaca de la Cruz ze swoim biskupem José Manuel Lorca. Dzisiaj środa popielcowa, która rozpoczyna czas Wielkiego Postu, czas łaski i miłosierdzia. Prośmy Najświętszą Dziewicę, aby nauczyła nas, jak przeżywać Paschę Pana sercem oczyszczonym, pełnym łaski i miłosierdzia. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Niech Bóg wszystkich ma swojej opiece. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência. Grupa pielgrzymów to pielgrzymi języka portugalskiego, posługujący się językiem portugalskim. I do nich będzie za chwilę również skierowane streszczenie dzisiejszej katechezy. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na liturgia da palavra, o Senhor fala a todas e cada uma das pessoas que tomam parte na missa. Chama, consola, faz germinar vida nova e reconciliada em cada um dos participantes, segundo a sua idade, condição e situação de vida. Por isso, depois da homilia, deve haver uns momentos de silêncio que permitam sedimentar na alma a semente recebida, gerando propósitos de adesão àquilo que o Espírito sugeriu a cada um. Em seguida, temos a resposta comum da Assembleia à palavra escutada. Tal resposta toma a forma da profissão de fé da Igreja expressa no Credo. Há uma ligação vital entre escuta e fé, pois a fé não nasce de fantasias da mente humana, mas surge, como nos diz São Paulo, da pregação, e a pregação surge pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé alimenta-se com a escuta da palavra e conduz ao sacramento. Assim, a recitação do credo faz com que a Assembleia Litúrgica volte a meditar e a professar os grandes mistérios da fé, antes da celebração destes na liturgia eucarística.
A resposta à palavra de Deus acolhida com fé expressa-se depois na oração dos fiéis, também chamada oração universal, porque abraça as necessidades da Igreja e do mundo. Sob a guia do sacerdote que a introduz e conclui, o povo, exercendo o seu sacerdócio batismal, oferece a Deus preces pela salvação de todos, como quer o Pai do Céu. Preces míopes, autorreferenciais, ou ditadas por lógicas mundanas, não chegam ao céu. A oração dos fiéis, que conclui a liturgia da palavra, exorta-nos a assumir o olhar de Deus que cuida de todos os seus filhos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Serca pozdrawiam różne grupy języka portugalskiego przybyłe z Brazylii oraz Portugalii. W sposób szczególny bardzo liczną grupę wiernych z parafii Nostra Senhora do Rezende, członków Stowarzyszenia Familia Vida, a także alumnów, profesorów z rodzinami bliskimi z Collegio Sant'Antonio. Dla was wszystkich i innych pielgrzymów języka portugalskiego przywołuję opiekę Najświętszej Dziewicy. Niech ona prowadzi was za rękę, weźmie za rękę podczas najbliższych 40 dni, abyście się stali bardziej podobni do Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzę wam, aby ten czas wielkopostny był czasem świętym i bogatym w owoce dobra. Vários grupos de língua portuguesa vindos do Brasil e de Portugal, salientando os numerosos fiéis da paróquia de Nossa Senhora do Resgate, os membros da Associação Família Vida e os alunos, os professores com respectivos familiares do Colégio Santo Antônio. Sobre vós e demais peregrinos da língua portuguesa, invoca a proteção da Virgem Maria, que ela vos tome pela mão durante os próximos 40 dias, ajudando-vos a ficar mais parecidos com Jesus ressuscitado. Desejo-vos uma santa e frutuosa quaresma. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير. وكلنا نحب الجموع لكتوري يسترشانا كرزا ويتاشفينتغو. تصم بيلجيمي ينزك عربسكيغ. يصطحبونكم بالصلاة لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول القداس الإلهي عند إعلان قانون الإيمان والابتهالات التي تليه، فلفت الانتباه أولاً إلى لحظة الصمت التي تقترحها علينا الليتورجية بعد قراءة الإنجيل والعظة، والتي تهدف إلى تحضيرنا لإعلان قانون إيماننا، لأنها تسمح للبذور التي نلناها بأن تترسخ فينا وتدفعنا للتفاعل معها. وقانون الإيمان هذا تتلوه الجماعة بأسرها، وتندمج إجابتنا الشخصية
في إعلان إيمان الكنيسة جمعاء، لأن إيمان كل معمد يقوم على إيمان الرسل والكنيسة. ويلي هذا الإعلان رفع الابتهالات لله، وهي صلوات ترفع من أجل خير العالم بأسره، يشترك بها الشعب وهو موقن أنه سوف يستجاب له، لأن الله يعتني بجميع أبنائه. ثم ذكر البابا بأهمية مضمون هذه الصلوات، الذي إن أردنا أن تستجاب يجب أن يشمل الكنيسة بأسرها والعالم أجمع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów mówiących po arabsku, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Libanu, Syrii, Bliskiego Wschodu. Wyznanie wiary wyraża wspólną odpowiedź na to, co razem usłyszeliśmy, słuchając Słowa Bożego. Niech ta odpowiedź pochodzi z naszych serc i niech staje się naszym życiem codziennym. Niech Pan was wszystkich błogosławi i chroni od złego. أرحب بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من لبنان ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. إن إعلان قانون الإيمان يبين الإجابة المشتركة على ما سمعناه معا من كلمة الله، لتنبع إذن هذه الإجابة من قلوبنا ولتتجسد في حياتنا اليومية. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty kontynuował refleksję nad liturgią mszy świętej. Po lekturze czytań biblijnych i homilii następuje chwila milczenia, która pozwala osadzić otrzymane ziarno Bożego Słowa w duszy, tak aby zrodziło się pragnienie pójścia za tym, co Duch Święty każdemu z nas podsunął. Po tym milczeniu osobista odpowiedź wiary wpisuje się w wyznanie wiary Kościoła wyrażane w credo. Istnieje istotny związek między słuchaniem a wiarą, gdyż jak przypomina święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Credo wiąże Eucharystię z chrztem, przypominając nam, że wiara każdego ochrzczonego wpisuje się w wiarę otrzymaną od apostołów, a jego zjednoczenie z Chrystusem aktualizuje się przez sprawowanie i uczestnictwo w Eucharystii. Odpowiedź na Słowo Boże przyjęte z wiarą wyraża się następnie we wspólnej modlitwie, zwanej modlitwą powszechną, ponieważ obejmuje potrzeby Kościoła i świata. Ojcowie Soboru Watykańskiego II zechcieliby przywrócić tę modlitwę po Ewangelii i homilii, aby z udziałem ludu zanoszone były błagania za Kościół Święty, za tych, którzy nami rządzą, za tych, którzy znajdują się w różnych potrzebach, za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. Wieńcząca liturgię słowa modlitwa powszechna zachęca nas, abyśmy utożsamili się ze spojrzeniem Boga, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi entriamo nella Quaresima, tempo di digiuno, di preghiera e di carità, mentre le nostre fronti vengono segnate dalle ceneri con l'invito «Convertitevi e credete al Vangelo», disponiamo i nostri cuori a vivere questo tempo nell'unione con Cristo sofferente, che con la sua passione e morte sulla croce ci ha redenti affinché, liberi dal peccato, possiamo partecipare alla santità di Dio stesso. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem z wezwaniem nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, przygotujmy nasze serca do przeżywania tego czasu w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu mogli mieć udział w świętości samego Boga. Z serca wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono. Jak zwykle na końcu każdej audiencji są pozdrawiani pielgrzymi posługujący się językiem włoskim, czyli ci wszyscy, którzy pochodzą z Italii, jak również Italię zamieszkują. Często są to różnego typu zgromadzenia zakonne czy inne wspólnoty. Canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Serdecznie pozdrawiam wiernych języka włoskiego. Saluto in particolare i partecipanti al corso promosso. Serdecznie witam i pozdrawiam uczestników kursu promowanego przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa dla odpowiedzialnych za formację ciągłą duchownych w Ameryce Łacińskiej. Pozdrawiam misjonarzy klaretynów, siostry ze zgromadzenia św. Pawła z Szat i siostry zakonne córki Jezusa. Pozdrawiam młodych, którzy przybyli z Tez ze Sulbrenta, parafie, grupy młodych bierzmowanych, m.in. z Valbona i Lozzo Atestino oraz Monselice i Arqua Petrarca. Pozdrawiam także stowarzyszenia. Dzisiaj jest wielu młodych, wiele chłopców i dziewczyn, jest ich bardzo, bardzo wielu. Pozdrawiam ich wszystkich. Pozdrawiam także stowarzyszenia i szkoły, w szczególności Arkę z Legnano i De Filippo z Rzymu. Zachęcam was, drodzy, abyście na nowo rozpalili waszą wiarę, abyście byli świadkami miłości Pana przez konkretne dzieła dobroczynności. Specjalne pozdrowienie kieruję do młodych, chorych i nowożeńców. Dzisiaj środa popielcowa, rozpoczyna się więc wielkopostna podróż. Drodzy młodzi, życzę wam, abyście przeżywali ten czas łaski jako powrót do miłości Boga Ojca, który oczekuje wszystkich z otwartymi ramionami. Drodzy chorzy, zachęcam was, abyście ofiarowali swoje cierpienia za nawrócenie tych, którzy żyją daleko od wiary.
Wzywam was, drodzy nowożeńcy, do zbudowania waszej nowej rodziny na skalę miłości Boga. Wspólnie módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji Trwam, podczas gdy do Ojca Świętego podchodzą księża kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, jak i inni pielgrzymi, którym jest to dane, pragnę się z wami wszystkimi pożegnać, jednocześnie zapraszając na kolejną transmisję popołudniową tym razem, na nabożeństwo, któremu przewodniczy Ojciec Święty w Rzymie, nabożeństwo wielkopostne Środy Popielcowej. Więc bardzo serdecznie w godzinach popołudniowych zapraszamy do połączenia się z Radiem Maria i z telewizją Trwam. Teraz życzę wszystkim błogosławionego czasu Wielkiego Postu. Żegna się z Państwem ojciec Marian Sojka, Redemptorysta.